Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Dla większości Polaków majówka to od razu kojarzy się z dłuższym weekendem, z może grillem z rodziną, może z takim czasem odpoczynku, od pracy, ewentualnie z naszym narodowym narzekaniem na paskudną pogodę, bo raz na jakiś czas jest właśnie taka jak teraz, naprawdę paskudna, deszczowa majówka. Jednak dla mnie, dla inwestora i dla miłośnika Warrena Buffetta, jego strategii inwestycyjnych, no i dla współautora książki, śladami Warrena Buffetta, majówka to jest czas, który spędzam w dużej mierze myślami w Omaha w stanie Nebraska, ale też... I online staram się być co roku na tym spotkaniu akcjonariuszy, które jest uznawane za chyba największy zlot inwestorów na całym świecie. Kiedy ja tam z Przemkiem Gerszmanem, również współautorem książki Śladami Warrena Buffeta, byłem w 2018 roku, 42 tysiące ludzi. Tyle inwestorów było wtedy w Omaha zebranych w jednym miejscu. Dzisiaj, w świecie pandemicznym, jest to absolutnie niewyobrażalne. No i tak jak rok temu, spotkanie miało miejsce tylko i wyłącznie online, więc mogliśmy je wszyscy obejrzeć. W postaci transmisji w sobotni wieczór. Dzisiaj wyjątkowo porozmawiamy sobie nie tyle w formie wywiadu, co po prostu takiej luźnej, dłuższej rozmowy, właśnie z Przemkiem Gerszmanem, z którym znamy się dobrze od lat, z którym nadajemy na tych samych falach, jeśli chodzi o podejście inwestycyjne i kwestie Warrena Buffeta. No i w końcu napisaliśmy tę książkę razem, więc coś tam jednak o tym duecie z Omaha wiemy. Oczywiście obejrzeliśmy w sobotę bardzo dokładnie to prawie sześciogodzinne spotkanie dla inwestorów i mamy masę Notatek, którymi chcemy się z Wami podzielić. Więc dzisiaj program dla tych wszystkich, którzy nie chcą spędzić kilku godzin słuchając Warrena i Mangera, ale chcieliby się dowiedzieć więcej, co padło na tym spotkaniu, a co nie padło i czy to ma jakieś przełożenie na ich portfele inwestycyjne, albo po prostu chcą usłyszeć, co mają do powiedzenia. Najważniejsze osoby w świecie inwestowania, jeśli chodzi o amerykańską giełdę, ale też światowe rynki, bo to spotkanie było transmitowane online i jak zawsze no nie oglądali tylko Amerykanie, ale oglądał cały świat, bo wszystkich nas interesuje to. Co Warren Buffett, wyrocznia zamacha, ma do powiedzenia. No i ich wehikuł finansowy, wehikuł inwestycyjny Berkshire Hathaway, który jest największym tego typu wehikułem na świecie i, jeśli mnie pamięć nie myli, już dziesiątą spółką na świecie pod względem kapitalizacji. Więc co panowie powiedzieli nam w sobotę, jakie wnioski warto zapamiętać, na czym warto się skupić. Mam nadzieję, że w tym programie dokładnie to omówimy i, i to będzie najlepsza piguła wiedzy w polskim internecie, jeśli chodzi o kwestię sobotniego spotkania Berkshire Hathaway. Nic za darmo, zaprasza Tomek Jaroszek. Zgromadzenie akcjonariuszy Berkshire Hathaway 2021, nieco inne, bo znowu pandemiczne, czyli bez udziału publiczności, a tam publiczność jest naprawdę ogromna. Jak my byliśmy, to było 40 ponad tysięcy inwestorów z całego świata w sobotę tylko i wyłącznie transmisja online'owa i nie z Omaha, a z Los Angeles. Ze względu w dużej mierze na stan zdrowia Charliego Mangera, um, już 97 lat ma Charlie Manger, więc ta podróż była mniej uciążliwa dla 90-letniego Warrena niż odwrotnie. E, niesamowite, jak tak sam sobie to, to teraz mówię, to to łapie się za głowę, jak to jest niesamowite, że my w ogóle ich możemy w takiej formie intelektualnej oglądać. E, Jakie pierwsze wrażenia w ogóle po, po tym spotkaniu sobotnim? Biorąc pod uwagę, no nie tylko to, na którym byliśmy, ale chociażby to rok temu, takie w epicentrum pierwszej fali pandemii, takie w pustej sali w Nebrasce. Co powiem ci szczerze, jako jakby osoba taka sama jak ty, która jakby widziała bufetę na żywo i Charlie'ego, to jakby pierwsze kilka sekund to powiem ci, tak trochę mnie ścisnęło za gardło. i zobaczyłem, że kurde, żyją, że jest wszystko OK, że. No, przybyło im lat, ale jakby na twarzy no, no wyglądają tak samo, nie? że Buffett tym drżącym głosem zaczął mówić, no ale jak zaczął mówić, no to zaczął jakby no, strzelać, coś, tak? Jakby kon dużo konkretów, dużo cyfr, dużo danych, duża błyskotliwość, jak czegoś chciał coś, żeby ktoś coś doprecyzował, oddawał głos do dyrektorów. No Charlie oczywiście jak snajper, tak? Siedział i po prostu tylko mierzył <laughs> z poker face'em cały czas, ale jak mu Buffett oddał głos, no to jakby każdy strzał był celny, tak naprawdę. I każda riposta, e, każde, każda odpowiedź na pytanie była taka, no można powiedzieć, soczysta, tak? No bo Charlie nie przebiera w słowach, jest taki bardzo konkretny, jest multimiliarderem, ma 97 lat i może robić to, co chce. Tak? Więc też mówi to, co chce. Więc zdecydowanie. Po tym pierwszym takim no, wzruszającym początku, no, wydaje mi się, że, że bardzo dobrze to wyszło. tak? Że oni, zauważ, że oni zrobili scenę taką samą jak w Omaha. Tam to dokładnie tak samo wyglądało. Więc to, to jest zdecydowany plus, że jakby ta tradycja i to takie nawiązanie, że słuchajcie, nic się nie dzieje, jest wszystko OK, idziemy do przodu, Berkshire cały czas funkcjonuje, my żyjemy, działamy, są wyniki. to super, że to zostało zrobione w takiej formie. Ja na początku zastanawiałem się, czy będzie podobnie pesymistycznie jak w ubiegłym roku, no bo to uczucie pustki było takie dominujące w tamtym roku, bo jednak to była pusta hala. My jak na tej hali byliśmy, to było takie proste porównanie, że no tak jak wchodzimy do nas na jakiś stadion, czy na jakąś halę do koszykówki, gdzie jest 20 tysięcy krzesełek, i nagle wyobrażamy sobie, że na scenie jest jeden facet i kamera. Więc jakby to uczucie tej pustki, kiedy był ten pierwszy lockdown, kiedy świat nagle stanął na, na kilka tygodni, czy nawet na kilka miesięcy więc wydaje się, że już teraz dużo optymistyczniej pod tym względem i też kilka razy było podkreślenie, że jak dobrze pójdzie, to już nie tylko chodzi o gospodarkę, ale o stan zdrowia świata, to widzimy się za rok z powrotem w Omaha, może już w jakiejś innej formie z udziałem publiczności, chociaż przyznam szczerze, że ja, jak patrzeć na to, co się dzieje na świecie, to ciężko uwierzyć, że ta forma jeden do jednego wróci, więc powiedzmy, że może będzie troszeczkę inaczej, no ale jakby nie patrzeć, trzymamy kciuki, żeby faktycznie za rok to się już w miarę udało i żeby wróciło całe to miasteczko Berkiewil, jakie też tam opisywaliśmy w książce, czyli to, żeby ci ludzie mogli się spotkać. To jest piękna sprawa Womacha. My, my dopiero jak wyjeżdżaliśmy, to trochę zdaliśmy sobie z tego sprawę, nawet pisząc książkę czy później, jak wiele tam jest jeszcze spotkań, ludzi, którzy znają się od lat i raz do roku widzą się w Womacha. To jest dla mnie fascynująca sprawa. My się na takich spotkań za bardzo nie załapaliśmy, no bo byliśmy pierwszy raz. Więc domyślam się, że jakbyśmy pojechali drugi czy trzeci, to byśmy pewnie też przez internet wcześniej szukali, gdzie te spotkania w ogóle po mieście są. I, i to jest taka mega fajna rzecz społeczności, która trochę zniknęła na te ostatnie dwa lata i zastanawiam się, czy wróci w tej formule. Tak to warto dodać, że ta sala naprawdę jest pełna, bo sama sala, gdzie można usiąść i oglądać bufeta, mieści około 20 tysięcy ludzi. Natomiast na imprezę, tak jak powiedziałeś, przyjeżdża 40. No i co się dzieje z pozostałymi 20? Oni albo kręcą się po mieście w jakimś małym odsetku, ale zdecydowana większość jest piętro niżej, gdzie po prostu jest drugiej takiej samej wielkości hala, tylko nie przystosowana do koncertów, po prostu jest na, na płaskiej powierzchni, gdzie są wystawione targi spółek, które są w portfelu Berkshire Hathaway, tak, więc jakby. To nie jest tak, że tam są jakieś wolne miejsca, tam jest taki tragiczny overbook. Ja pamiętam, że myśmy biegli, nie? jak nas wpuścili, to myśmy po prostu biegli na tą salę, żeby zająć jakieś dobre miejsca, nie będąc nigdy wcześniej na tej sali, nie wiedzieliśmy, co to znaczy dobre miejsca, więc szukaliśmy ich gdzieś wyżej, no ale to było, no pamiętasz, kilka minut i ta sala była pełniutka i nie było gdzie usiąść, a nawet dobre miejsca były zajęte, bo ludzie stali. A teraz tak jak mówisz, ta hala była pusta, ale najgorsze było to, że nie było Czarwiego, tak to było, bo on zawsze siedział na tej no tak, zresztą media, które polują na cytaty, i właśnie ta. To, co zobaczymy jutro, chociażby w polskich mediach, czyli te nagłówki soczyste, jaki to jest Bitcoin okropny, jaki to Robin Hood jest okropny, co tam prezydent powiedział i tak dalej. no W poprzednich latach wszyscy czekali, co powiedzą o Trumpie, no bo zawsze gdzieś jak nie Trump, to Chiny, zawsze jakiś taki mięsisty cytat Charliego się pojawiał. Zresztą Warren Sam też podkreślał z okazji ostatniego listu i w ogóle w całej komunikacji, że, że Charliego brakuje przede wszystkim i dlatego on leci do Los Angeles i to jest taki absolutny priorytet tego. Spotkania, że rok temu było wyjątkowo z różnych przyczyn i, i musiał w zasadzie sam to dźwignąć. Ja, ja mam świadomość, że tam czy Greg Able siedzi, czy, czy Azid. No, nie ma jeszcze więcej menedżerów, bo, bo też pewnie niektórzy akcjonariusze narzekają, że nie poznaliśmy tych, którzy podejmują decyzje inwestycyjne, często, że ich tam jest więcej. No, ale mimo wszystko, no to oni często są takim trochę tłem, nie? że oni tam w drugiej godzinie dostają jakieś pytania, albo kiedy już jest jakaś bardzo konkretna rzecz, którą Buffett musi doprecyzować, na przykład ubezpieczenia, no to wtedy nagle po dwóch godzinach dochodzi do głosu AŻIT, ale to nadal są dwie twarze Berkshire Hathaway, że to jest i Warren, i Charlie, i długo, długo nikt. Tak, tak, to prawda. Jakby ja pamiętam, że za naszej, za naszej wyprawy do Omaha był jeszcze Gates, którego już teraz nie ma tak, w tamtym składzie, ale, ale był Gates i on normalnie sobie tam siedział, ale nie siedział na scenie obok buffeta, tylko siedział tam, gdzie jego miejsce, jakby w rzędzie dyrektorów. Tak? Więc to też jest, sam na to dobrze wskazujesz, nie? że to są dwie twarze, które są twarzami całej firmy i, i jakby te przywiązanie takie amerykańskie dla biznesu, że oni muszą pokazać, że jest że we are fine, tak, że tak po prostu wszystko jest dobrze, business as usual, że te takie amerykańskie pozory są bardzo ważne, no zobacz, oni mogli nagrać tak naprawdę to wszystko, tak jak Apple robi teraz swoje konferencje, przecież konferencje Apple są nagrywane, wyreżyserowane co do sekundy, Tim Cook chodzi za green screenem i tak to się dzieje, albo mogli to zrobić tak jak my robimy, po prostu zdalnie, mimo że mieszkamy od siebie tam, nie wiem, 10 km, to to łączymy się zdalnie, ale mimo wszystko Buffett chciał usiąść obok Charlie'ego i z tyłu mieć tą, tą samą firankę fioletową, ten sam napis, ten sam stół z tą ceratką. Wszystko musiało wyglądać tak samo, i ja, ja to naprawdę doceniam. No, i pojawiły się cukierki, pojawiły się, pojawiła się cola, czyli też dwa elementy z portfolio Berkshire Hathaway. No, gdzieś tam z tyłu głowym zawsze brakuje całej tej części targowej. Może to nie jest doceniane przez kogoś, która, kto ogląda całe spotkania online, no, ale jak już tam się jest na miejscu, czy jak te media wszystko relacjonują, no to też to jest silna ekspozycja tych wszystkich marek, które de facto Berkshire posiada. Więc myślę, że Buffett też narzeka trochę na to, że ten efekt marketingowy mocno musiał, jednak on zawsze dawał. Po to żeby pokazywać te spółki, pokazywać ich produkty, pokazywać inwestorom co w ogóle oni mają de facto w portfelu, posiadając akcję Berkshire Hathaway. No a teraz tylko tyle, że te puszki coli czy te ukochane cukierki. Zresztą wcześniej jeśli ktoś oglądał całość tej transmisji to był z tego co pamiętam prezes i zarządzający spółką Seas Candies, więc też to był taki fajny wywiad pokazujący, jak jedna z tych spółek przeżyła taki szok pandemiczny, kiedy musieli 250 sklepów zamknąć nagle. No a dzisiaj cukierki znowu biją rekordy i te słodycze, ten, ten boom, ten popyt w gospodarce amerykańskiej było widać. Zresztą było trochę pytań o to później, ale. To, to sobie zaraz też jeszcze omówimy, bo ja mam wrażenie, że najciekawsze pytania były na koniec, że już ja byłem zmęczony i, i wszyscy byli zmęczeni, to te najciekawsze pytania wlatywały tam po 22 czy po 23. Nie wiem, czy też tak odebrałeś te konferencje. Trochę tak, trochę tak, bo faktycznie też te pytania, na które wszyscy czekaliśmy, typu tam o Bitcoina, typu takie o Robin Hooda i tak dalej, to faktycznie była sama końcówka. Mi się wydaje, że... Że to jest trochę inaczej teraz, że trochę można reżyserować to, to całe spotkanie. No bo gdy to jest na żywo, no to po prostu ludzie mogą podejść do mikrofonu i zadać pytanie. I ty tak naprawdę nie wiesz, jakie dostaniesz pytanie, bo ten człowiek musi to pytanie powiedzieć komuś z obsługi, kto stoi przy mikrofonie, żeby ten człowiek się upewnił, że nie pytasz jakąś kompletną głupotę. Ale, no ale Buffett nie wie, jakie pytanie dostanie. Tak? A, a tutaj tak miałem wrażenie, że może faktycznie te najciekawsze rzeczy wrzucili pod koniec, no ale fair play, tak? No warto było siedzieć tak czy inaczej te trzy godziny. True, to prawda. A to już tak może przechodząc do meritum w tym roku, czekałeś specjalnie na jakieś pytanie wyjątkowe, że tak zastanawiałeś się, co, co w tym momencie powinien powiedzieć Buffett i Charlie na to i to zjawisko. Miałeś coś takiego, że czekałeś, co to będzie? Czekałem szczerze mówiąc na te meme stocks, czekałem na GameStop i pytanie jakby o to, co oni na ten temat powiedzą. No wiesz, jakby my z perspektywy autorów książki śladami Warrena Buffetta, no, no wiemy, co on odpowie na wiele pytań, tak? w sensie jak inwestować, jak żyć i tak, no przerabialiśmy to, tak, więc my jakby znamy jego filozofię inwestycyjną i jakby na te pytania jakoś mocno przynajmniej ja nie czekałem, tak, bo i tak bym wiedział, co Buffett odpowie, a mówi zazwyczaj to samo od dobrych kilkudziesięciu lat, bo to działa, ale byłem ciekawy, jak skomentuje tą sytuację, byłem ciekawy, jak skomentuje jakby swoje ruchy na portfelu, za minione 12 miesięcy. Natomiast byłem zaskoczony dużą liczbą pytań o ESG, jakby o, te, o Chevron, o to, że trują i tak dalej, i tak dalej. To byłem zaskoczony, że to aż tak dużo miejsca zajęło w, jakby w całej liście pytań. no Było standardowe pytanie o Bitcoin, ale to jakby wszyscy się tego spodziewaliśmy, i też chyba Yahoo! specjalnie przepychało te pytanie, pomimo że. No, no Buffett nic nie odpowiedział nie? na to pytanie. Tak, Uciekuj. Buffett wspomniał, że on już tyle razy powiedział co myśli i zdania po prostu nie zmienił, więc kulturalnie się zachowa i przemilczy to pytanie, ale za to Charlie dodał, nawet gdzieś tu mam jakiś taki straszny cytat Charlie'ego. Charlie, Charlie Tutaj strzał, też, tak sniper. snajper. No. Tak, do czego się w ogóle przydaje Bitcoin, że Bitcoin się przyznaje, przydaje porywaczom i przy, przydaje się do wymuszeń, do przestępczości i tak dalej. I jeszcze tutaj jest jedno zdanie, którego brakuje, że to jest coś stworzone po prostu z powietrza. To był cytat tak, no, tak, ja jako jakby taki mini lokalny ewangelista blockchaina i, i jakby tych wszystkich technologii no, zawsze jakby mam zgryz, gdy, gdy słyszę, że jakby Buffett jest o to pytany, i nie mam tego zgryzu, dlatego że ja oczekuję, że Buffett powie niczy Melon Musk, że to the moon i teraz Bitcoin. Tak, no nie broń Boże, to by była najgorsza rzecz, jaką on mógłby zrobić, nawet gdyby nagle się zakochał w Bitcoinie. On nie mógłby tego powiedzieć, bo jakby setki tysięcy ludzi na całym świecie po prostu w ciemno kupiłoby to, co mówi wyrośnia z Omaha. Tak? I to niekoniecznie byliby ludzie w naszym wieku, czy młodsi, ale. To mogli być ludzie trochę młodsi od Buffetta, ale dużo starsi od nich, tak? którzy po prostu w ciemno coś takiego zrobią w sposób nieprzemyślany. Tak wiele osób kupuje na przykład Doge'a tylko dlatego, że, że Elon tak mówi. To nie jest jakby dyskusja, czy to jest dobre czy złe, tylko bardziej to jest dyskusja taka, czy faktycznie oczekujemy od gościa, który spędził ponad 70 lat na rynku akcji, żeby on się nagle przestawił na rynek. Krypto, ja jakby pomijam to, czy to jest trudne do zrozumienia, czy nie, bo to też jest taki kontrargument, że pokaż mi 60-latka, który rozumie blockchain, a Buffett ma 90, a Charlie ma prawie 100. To jest, to jest jedna rzecz, no ale no jakby oni całe życie grali w pewną grę i nagle y, są takie oczekiwania, że oni zmienią tę grę. To trochę tak byś był y, całe życie prawnikiem i nagle ktoś by oczekiwał, że w sumie zobacz, no leczenie ludzi i branża lekarska to jest branża bardzo ciekawa i dlaczego ty nic tutaj nie powiesz w, te, w tej branży, no bo oni nie chcą zmieniać swojej branży, bo tam mają przewagę, oczywiście atakują tą drugą branżę, która jest krypto i wcale im się nie dziwię, że atakują, ale oni atakują jakby z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa, tak, że oni wolą ludziom ją obrzydzić, żeby ludzie nie stracili tam pieniędzy, niż jakby mieli wejść i próbować jakby trafić złoty strzał, których no nie, nie ukrywajmy, no było dużo w ostatnich miesiącach, tak, bez dwóch ja mam z tyłu głowy, że to pytanie o kryptowaluty będzie się pojawiać chyba już do końca świata ze względów medialnych. Tak. Więc tak. to nawet ten cytat, że nadal nie zmieniliśmy zdania, jest z perspektywy mediów istotny, żeby o tym napisać. Chociaż dokładnie tak jak powiedziałeś, bo jak my byliśmy na spotkaniu, to zapamiętałem dokładnie to pytanie ono było o Google'a. I, I tam była bardzo dłuższa, no taka dłuższa wypowiedź i Warrena i Czardiego, że, że oni nie są w stanie już na tym etapie i z tym doświadczeniem, które mają, o którym wspomniałeś, mhm. teraz wejść nagle do tego Google'a. Chociaż mieliby pewnie możliwość, bo jakby zadzwonili do Google'a, że chcieliby przejść z wizytą i żeby mu opowiedzieli, jak to działa, to podejrzewam, że nigdy w historii nie byłoby tak dobrej prezentacji spółki, jakby się odbyła ale oni nie chcą tego robić, oni nie chcą się uczyć tego od nowa, więc sam fakt przeskoczenia w 2016 do pełnego zrozumienia Apple'a, to, to już był duży wyczyn zdaniem jednej osoby, że jednak to, to jest związane mocniej z technologią, chociaż dla nich to jest też po prostu sprzedaż konkretnego produktu. Więc jak sobie myślę, że oni nie chcą się wypowiadać o Google'u, no to jak oni mogą się wypowiedzieć o jeszcze... Innej dziedzinie, tak jak wspomniałeś. No ale dziennikarze tu nie darują i podejrzewam, że za rok w Omaha też ktoś zapyta, niezależnie od tego, jaki będzie kurs bitcoina, czy on będzie 100% wyżej, czy znowu 80% niżej, to pytanie absolutnie padnie. Dobrze, że to przypomniałeś, bo jest to trochę mi to umknęło w pamięci, że faktycznie oni o tym mówili, ale teraz mi się przypomniało, że nawet Charlie się śmiał, że te biura w Google wyglądają jak przedszkola, że on jeszcze, jeszcze z tego miał, miał duży ubaw. I też pamiętaj, że oni mówiąc o Bitcoinie ogólnie powiedzieli, że nie lubią klas aktywów, które nie generują cash flow i też jakby chwilę pojechali po złocie, także złoto też, jak ktoś kupił 50 lat temu sztabkę złota, jakby dowolnej gramatury, to dziś ma dokładnie tą samą sztabkę i ona mu nie urosła, a mając akcję, no ta dywidenda, którą załóżmy, że sobie reinwestujesz albo w ogóle masz ją wypłacaną w, w akcjach, no sprawia, że masz tego aktywa z czasem coraz więcej. I to jest, mi się wydaje, że to jest taki fundament metody inwestycyjnej Buffetta, że on kupuje te aktywa, które rosną, same się, jakby same z siebie się pomnażają i ten procent składany niczym, ten snowball, ta kula śnieżna, jakby sama się obraca, że on ją tylko rzucasz z górki i ona się kręci, tak? On nie musi podbiegać i je ciągle popychać. Więc to jakby znając ten obszar filozofii inwestycyjnej Buffetta tak jakby nie musimy się go pytać o to co on sądzi o złocie czy o bitcoinie no bo już sami sobie odpowiemy tak i to wszystko jest wydaje mi się bardzo jasno opisane u nas w książce zresztą przykład bitcoina też jest opisany i to pytanie również ja pamiętam, że z kolei chyba w 2019 roku pisałem taki większy artykuł na podstawie z pytań z walnego zgromadzenia. Tam się to złoto dokładnie pojawiło, i ono się chyba pojawiło w tej historii na początku. Mi się czasami już orzeczniki mylą, kiedy on dokładnie od jakiej historii zaczął, ale ta koncepcja ze złotem była o tyle, że, że, że to jest to, co powiedziałeś, plus jeszcze to, że czynniki zewnętrzne determinują, po jakiej cenie ktoś zechce od ciebie jeszcze to złoto odkupić. Więc ty już totalnie tracisz kontrolę nad tym. No i z bitcoinem mamy no, bardzo analogiczną sytuację. Albo no mam też sztabkę złota, albo mam bitcoina, mam go zamkniętego w sejfie, czy na pendrive, czy na tym portfelu zewnętrznym. No i za rok, dwa, pięć czy dziesięć go wyjmuję. No i tak naprawdę masa czynników składa się na to, po jakiej cenie ktoś zechce go ode mnie odkupić. Jeśli w ogóle zechce go ode mnie odkupić, to jest jeszcze inny ekstremalny scenariusz, bo może wcale ktoś już nie będzie chciał całego bitcoina odkupić, bo już nie będzie potrzebny. I odwrotnie. Więc wydaje mi się, że te pytania zawsze będą miały taką samą odpowiedź. No ale to taki. Yy... Taki stały punkt programu, ale muszę powiedzieć ciekawostkę, chyba, że przegapiłem, bo ja wychodziłem do łazienki, czy na sekundę do kuchni w porównaniu z panami Berkshire Hathaway, więc może jakieś pytanie mi umknęło, ale ja nie widziałem żadnego cytatu, ani w ogóle odniesienia się do książki Inteligentny Inwestor. Albo mi to umknęło, to jest chyba pierwsze od lat, kiedy on nie zacytował, nie wspomniał, że jakiś rozdział, czy nie wspomniał, że przeczytajcie. Ja tego nie słyszałem przez parę godzin. Taki stały punkt programu, zawsze gdzieś padło przeczytajcie sobie u Grahama. Więc masz rację, nie padło, ale ja chyba wiem dlaczego, bo nie było tych pytań z serii: Cześć, Warren, mam 30 lat kredyt i zarabiam tyle i tyle, jak zrobić, jak inwestować? Nie? Bo co roku jest takie pytanie, że ktoś wychodzi, albo na przykład mówi, że mam 55 lat, spłacony kredyt, trójkę dzieci w koledżu i jak inwestować. Nie? I wtedy Buffett zawsze, okej, okay, rozdział 13, inteligentnego inwestora i jakby zawsze, zawsze leci z tym, z tym tematem. Więc Wydaje mi się, że dlatego tego tematu nie było, bo może była jakaś preselekcja pytań, bo nie wierzę, że ludzie o to nie pytają, bo oni co roku o to pytają, ale a propos jeszcze tej wypowiedzi w temacie Bitcoina, ja mam taką szaroną teorię, że nim kamery zostały włączone, to Buffett z Charlie mieli taką krótką pogawędkę i Buffett się go spytał, Charlie... A co zrobisz, jak spytają o Bitcoina i Buffett uchodził, bo wiesz bo ja pasuję, a Charlie pewnie powiedział, że powiem coś, żeby się klikało. No i jego wypowiedź była taka, że to się klika, Także jakby widzę już te nagłówki, że Charlie jakby znowu powiedział coś, co trafia na nagłówki w głównych portalach, że o rany, jak on tak coś złego powiedział. No, byłby dobry, jakby był młodszy o tam kilkadziesiąt lat, to by dobry kanał mógł mieć na YouTube i dużo lajków zbierać. To prawda, zresztą w ogóle materiały z Charlim to jest y, y, czyste złoto, jak się takie nawet starsze wywiady znajdzie i zdecydowanie polecam wszystkim anglojęzycznym, żeby takich materiałów sobie troszeczkę poszukać. Tego jest naprawdę sporo w internecie i, i tego bystrość umysłu w tym wieku jest, jest niebywała po prostu, gdzie te wywiady mają godzinę, dwie, trzy, no i są nad, z takim zakresem tematycznym. Że to ciężko w ogóle uwierzyć. Podejrzewałem, że my byśmy się gubili parę razy albo sięgali po notatki, a on po prostu wyjmuje z głowy takie historie, argumenty. Ale no spodziewaliśmy się takiego klikanego, dosyć konkretnej opinii dotyczącej kryptowalut, ale przyznam się szczerze, że ja kompletnie nie spodziewałem się tak dużej krytyki Robin Hooda to był taki moment, kiedy nawet podniosło się chyba wszystkim ciśnienie i miałem wrażenie, że tym panom się podniosło ciśnienie, jak zaczęli o tym mówić, tam było to jest amoralne, złe, że to jest jak taka płachta nabyka, zmiana w ogóle tego kapitalizmu w kasyno, no muszę przyznać, że nie spodziewałem się aż takiej reakcji, nie wiem jak ty to odebrałeś, ale ja byłem tak nagle się podniosłem, co tu się dzieje? Nie no, ja, ja byłem w szoku mówiąc, zwłaszcza, że to było jedne z ostatnich pytań i tak już już to wyglądało, że już się jakby kończymy i na spokojnie, jeszcze seria podziękowań i tak dalej i faktycznie ja byłem zaskoczony no już, już sam Buffett zaczął tak negatywnie mówić że on zazwyczaj jest bardzo stonowany no ale Charlie no to ta jakby pojechał już tak tutaj w tym cytacie, że, że no jego zdaniem jakby to jest niemoralne to jest wykorzystywanie najniższych Pobudek hazardowych, że oni przyciągnęli wszystkich tych, którzy nie chodzą do kasyn, bo kasyna są zamknięte, więc przyszli na giełdę obstawiać kurs Apple za 7 dni, bo to są dosłownie jego słowa. A, a, a doda też pod koniec, że no jego zdaniem politycy coś z tym powinni zrobić. A jak wiemy, no całkiem niedawno w związku z, z Robin Hoodem no były te przesłuchania przed kongresem, tak? więc gdzieś tam. Gdzieś tam te oko nadzoru patrzy na Robin Hooda, który też wybiera się na giełdę, zresztą Buffett fajnie powiedział, że chętnie przystaje ich prosto. To prawda, ja, ja w ogóle mam takie wrażenie, że oni mieliby dużo fajnych rzeczy do powiedzenia, gdyby chcieli się wypowiadać na tego typu tematy, a i gdzie ten świat tak jakby inny trochę niż inwestycyjny, typu co wcześniej wspomniane krypto, czy takie aż hazardowe podejście Robin Hooda, no to w momencie, gdy wchodzi na giełdę, no staje się elementem rynku kapitałowego jeszcze od tej drugiej strony, że to nie tylko przez Robin Hooda, czy no tu z tyłu głowy mam chociażby Coinbase, ostatni debiut, że z jednej strony masz ten świat obok, a z drugiej strony on już teraz jest jako spółka raportująca, pokazująca te wszystkie dane, więc patrzymy na niego już trochę inaczej. Ja, ja sam byłem bardzo ciekaw, co się stanie, jak Coinbase wejdzie, jak Robin Hood wejdzie, te wszyscy beneficjenci tego ostatniego roku, tego, tego handlu trochę szalonego, Momentami, no bo jak TikTok Investors ktoś sobie wpisze teraz w Google i poszuka, no to to jest coś niesamowitego po prostu, że jak się zarabia pieniądze na giełdzie, klik, klikamy kupuj, czekamy kilka godzin, cyk i po sprawie. No tak, tak mniej więcej rośnie, wygląda przekaz. Jak rośnie, to kupujemy, a jak sprzedaje to realizujemy zyski. Proste. Takie proste, takie proste. Tyle proste. lat roboty, a to trzeba było tylko kliknąć. A patrzyłeś może na Wall Street Bets ostatnio? Nie, co jakiś czas wskakuje mi sygnał, że GameStop się gdzieś znowu podnosi, czy, czy, czy coś takiego, ale przyznam się szczerze, że nie wiem, jak ten ruch dzisiaj działa i ale na ile to sam... szykuje się na coś. Ja tak myślę w kontekście, bo ja też nie sprawdzam, ale jestem ciekaw komentarzy Wall Street Bets właśnie po wypowiedziach Buffetta, bo z jednej strony złapał duży minus za jakby pojechanie po krypto, ale to, to jest niechilnowi. każdy się tego spodziewał, no ale przecież Robin Hood tam jest. Złem numer jeden, nie? To jest. To tak, jest na cenzurowanym i... najpierw tak. coś daje, później wycina to i odcina dostęp, kiedy te akcje rosną. Tak. No tam właściwie, no jak to, to fajnie, fajne te cytaty były w amerykańskiej prasie, że Robin Hood stał się tym złym szeryfem. Tak, 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 że on miał jakby dać ludziom jakby handel darmowy i wszyscy mieli żyć długo i szczęśliwie, a się okazało tak jak mówisz, że jest złym szeryfem i jestem ciekaw czy przypadkiem tam już nie latają jakieś dobre memy z bufetem, że jest po ich stronie, tak? że, że wszedł na ich pokład. Wcale bym się nie zdziwił, muszę sprawdzić po naszej rozmowie. No, zdecydowanie też, też bym zajrzał, bo co jak co, ale na memach to oni się tam mocno znają i atakują błyskawicznie, jak tylko coś się dzieje. Ja w ogóle mam tylko teorię, że ten GameStop jeszcze wróci i ogromne jest zainteresowanie, nawet jak rozmawiam z polskimi brokerami, co, co mniej więcej było z rynku zagranicznego, no to ten GameStop był też aktywny wśród polskich, polskich inwestorów. To nie jest tak, że to jest znowu coś, co się dzieje za oceanem, a my sobie o tym poczytamy. No nie, to się działo też na naszych rachunkach maklerskich, więc z kim ja nie rozmawiam, to ten GameStop. GameStop faktycznie no, miał taki solidny impact także na polskich inwestorów. I więc też mam z tyłu głowy, że jak ta historia się powtórzy, nawet widzę po historii podcastów, po 30 paru odcinkach, chyba trzecim pod względem popularności jest GameStop. I, I to jest coś, co cały czas gdzieś tam ludzie potrzebują tej wiedzy, jak to się zaczęło, czy to się powtórzy, więc tym bardziej w kontekście Robin Hooda jestem bardzo ciekaw, co tutaj mniej więcej wyjdzie. Tak, zerkam jeszcze na, na cytaty, bo sobie kilka cytatów wynotowałem. Nie jest to proste z tylu godzin, ale później media na szczęście przychodzą z pomocą i takie najbardziej soczyste jeszcze wybierają, ale a propos w ogóle inwestowania, no, oczywiście ich maksyma, że to nie jest takie proste, że każdy może sobie usiąść i wybierać akcje. To zdanie faktycznie padło i faktycznie Buffett się po raz kolejny powtórzył, że jak ktoś się na tym nie zna, to powinien sobie kupić indeks SP i postawić pieniądze na amerykańską gospodarkę i na ten piękny kapitalizm, który przetrwał tyle kryzysów i to by było na tyle. Nie ma co się bawić i próbowanie pobicia rynku. No, tak. To my to słyszeliśmy już wiele razy od Buffetta, Tak, On zresztą miał ten sławny zakład, w którym kupił po prostu SP w porównaniu do nie tyle przeciętnych osób, jakichś TikTok inwestorów i tak dalej, ale profesjonalistów wysoce opłacanych z banków, którzy nie byli w stanie pobić jakby SP. I on go po 10 latach wygrał. Więc no, to, to było tylko takie przypomnienie, wydaje mi się, które. No powinno zadziałać trochę hamująco na, na ludzi, ale jeśli faktycznie jest tak, jak uważa Charlie, że ci ludzie Przychodzą teraz na rynek, mam tutaj na myśli tych ludzi, z, z głównie z Robin Hooda, dlatego, że chcą obstawiać wzrosty albo spadki. No to oni grają w zupełnie inną grę niż Buffett, niż my, niż, niż inwestorzy. tak? Oni przychodzą obstawić, który koń wygra gonitwę, która się kończy za 7 dni, a nie za kilka minut i, i, i tyle. I jakby no, tego raczej nie zmienisz. Nie? Oni chcą za wszystkie pieniądze, zresztą często to się dzieje na bazie opcji na akcję, tak? czyli jakby to zapada, ma moment zapadalności, ma cenę wykonania, więc tutaj nie możesz stać się długoterminowym inwestorem, bo kupiłeś CD Projekt za 300 zł i go będziesz trzymał, dopóki on nie wróci na 300, no nie, no tu ci wygasa opcja w danym momencie i, i tyle, i masz kolejny tydzień i znowu obstawiasz pieniądze. To prawda, chociaż ja jeszcze patrzę na to z perspektywy tego, tego jak oni wspomnieli już się zgubiłem z tym cytatem, a, z tą historią na samym początku, a propos tego, że nawet jak ciężko jest obstawiać jakiekolwiek scenariusze w długim terminie i pokazując te spółki, które były największymi spółkami w Stanach Zjednoczonych i w ogóle na świecie, bo, bo to, to chodziło w 2021 i w 1000. 1989, dobrze pamiętam, tam na przestrzeni 30 lat, jak to się zmieniło, że to wszystko to nie jest takie proste i w krótkim i w długim terminie, i, i tu trzeba coś więcej niż tylko właśnie takiego. Y Próby atakowania rynku stock pickingu. Ja, ja mam z tyłu głowy jeszcze coś, o czym bardzo często początkujący inwestorzy, czy ktoś, kto nie interesuje się rynkiem finansowym, trochę się gubi ten wątek w całej rozmowie, że ten Robin Hood jest taki cudowny, że on daje wszystkim możliwość dostępu do rynku za darmo, tylko tam jeszcze jest cały czas ten wątek, że jak coś jest za darmo, to z reguły ktoś jest towarem. I tam cały model biznesowy Robin Hooda jest poważnie dyskusyjny, jeśli chodzi o kwestie w Stanach Zjednoczonych czy o tym, jak się mówi w branży finansowej, że on jednak sprzedaje pakiety danych do funduszy, które grają high frequency trading. Więc to też jest zupełnie inny model biznesowy, kiedy ktoś dostaje coś za darmo, ale tak naprawdę jego transakcje gdzieś tam w postaci danych są sprzedawane. Więc to tak jeszcze doprecyzowując, bo, bo też parę razy się spotkałem z tym, dlaczego ja się czepiam tego Robin Hooda. Przecież Robin Hood jest super, daje akcje za darmo. No. No to jest też to, co powiedział Charlie. To jest kasyna. No bo wiesz, jak jesteś w kasynie, to w kasynie masz tak poustawiane wszystko, żeby szala zwycięstwa była zawsze po stronie kasyna. Jakby założenie giełdy jest takie, że to powinien być plac, na którym ty ludziom pozwalasz między sobą handlować i jakby nie ingerujesz w cenę ani w to, kto ma dostęp do lepszych ofert i tak dalej. I to jest główne zadanie giełdy. Podczas gdy nagle się okazuje, że wchodzi ci tam broker, który jak coś się dzieje to potraficie odciąć od danych instrumentów i to wiesz, ja się nie dziwię, że Charlie mówi o tym w takich mocnych słowach, bo to naprawdę było takie pogwałcenie idei yy, no, funkcjonowania rynku to co oni zrobili w styczniu ja już jakby nie, nie chcę wchodzić w dyskusję czy GameStop to jest spółka, która powinna rosnąć czy spadać, ale mi chodzi jakby o sam fakt ich jawnej manipulacji rynkiem, tak, no bo nikt mi nie powie, że, że to tak powinno wyglądać, że nagle klienci danego brokera zostali odcięci od rynku albo, że dostali zabawne limity niczym na lody ekipy, że możesz kupić tylko jedną akcję danej spółki w danym dniu, tak, bo ja pamiętam, że przychodziły gdzieś te maile, ludzie pokazywali, że, że wielu brokerów zostały po prostu kapy porobione, że nie możesz kupić więcej niż ileś akcji, no. Komu? to nie o to chodzi, tak? Na rynku, więc, więc to autentycznie można powiedzieć, że wręcz było bulwersujące, tak? Że oni trochę stali się tym kasynem. Może, może nikt nie był aż takim twardzialem jak Charlie, żeby to im powiedzieć w twarz, tak? Że oni zaczęli jakby taką działalność kasynową, że manipulują jakby order bookiem, tak? No ja tak mam z tyłu głowy, co by się stało. No najgłośniejszy przykład ostatnich miesięcy, CD Projekt, który bardzo mocno rusł, później bardzo mocno spadał, no ale to nie było coś, co się działo na przestrzeni dni, tylko bym powiedział już teraz tygodni, jak nie miesięcy, no ale wyobraźmy sobie, że teraz nagle ta spółka spada, w związku z tym nasz dom maklerski nas odcina od możliwości zrobienia transakcji na kilka dni. I się budzimy ze spółką 30% mniej, tylko że my chcieliśmy ją sprzedać, my nie chcieliśmy wcale z tymi akcjami zostawać. No trochę niewyobrażalne, ale tak Wielu inwestorów dokładnie w tej sytuacji zostało tak po prostu postawionych przed faktem dokonanym, nie? A to jeszcze zobacz w drugą stronę, wyobraź sobie, że CD projekt w trzy sesje robi 100%, a ty nie możesz kupić ich akcji. To wiesz, to, to dopiero by było, tak? I Dobra, potem już ta, ta fala się uwalnia, ludzie wracają na rynek. Tym bardziej chcą kupić, bo się boją, że ich zaraz zamkną, on znowu idzie w kosmos, więc wiesz, Bogu ducha winny kurs spółki nagle zostaje zmanipulowany przez działalność brokera, który teoretycznie chciał zrobić coś zupełnie innego, a napędził tą falę ludzi, którzy no, no poszli coś robić, bo się bali, że ich zablokują. Więc no, jestem ciekaw, tak samo jak Warren Buffett, jak będzie wyglądało S1. Tak? Czyli ten dokument, który amerykańskie spółki publikują przed. Debiutem giełdowym i jak oni się w ogóle odniosą do korzyści, no bo oni z tytułu tego, że sprzedają te dane i gdzieś tam się rozliczają w dark poolach i, i tym order bookiem handlują, dając go do jakichś innych brokerów, no oni z tego tytułu muszą odnotować przychody, no bo po co innego by to robili. Więc skoro będzie odnotowany przychód, no to muszą o tym powiedzieć otwarcie w swoich raportach finansowych, więc też się dowiemy, ile oni zarabiają na sprzedaży tych danych. To, to będzie bardzo ciekawe. To prawda, zresztą ja się też stawiałem, że będzie tradycyjne wejście, no bo też ważny temat, który się pojawił, czyli te instrumenty SPAX, instrumenty, przez które można wejść na giełdę bocznym wejściem. Ja to omawiałem ostatnio na YouTubie kilka tygodni temu w portfelu Doradca TV. Jak ktoś kompletnie nie wie, jak ten mechanizm działa, czy jak można wejść właśnie takim bocznym wejściem, poprzez to odwrotne przejęcie, to zachęcam do zajrzenia na YouTuba, ale nie zawsze musi być IPO, nie zawsze musi być prospekt emisyjny, co. Coraz częściej jest to droga omijana i po prostu bocznym wejściem przyjmujemy jakąś inną spółkę, albo właśnie korzystamy ze specjalnej, dedykowanej spółki, która żyje na, jako instrument finansowy tylko po to, żeby dać miejsce w spółce, która właśnie takim bocznym wejściem dostanie się na giełdę. I to mnie zaciekawiło, że. Gdzieś padła taka, taka wiadomość, nie pamiętam czy ze strony Warrena czy Czerbiego, że pomijając fakt, że te SPAX nie przeżyją aż tak długo, że to jest jakiś boom na to w krótkim terminie i to z nami nie zostanie na stałe, bo, bo pieniądze idą. No, Wall Street idzie za tym, gdzie idą pieniądze, więc póki to działa, to będzie mniej więcej się kręciło. Ale też gdzieś padło takie zdanie, że to, te wszystkie rzeczy, plus ten ogrom kapitału, jaki jest na rynku, trochę obniża wartość dodaną Berkshire Hathaway. No, bo to oni zawsze byli tym zawodnikiem, który ma pieniądze, który um, zawsze gdzieś, gdzieś czuwa, gdyby trzeba było pomóc na rynku ubezpieczyć jakąś transakcję. A teraz oni już nie są takim um, szefem na boisku, że też tak powiem. Że no, to jest tak dużo pieniędzy, jest tak dużo nowych instytucji, że już ten Berkshire nie ma takiej wartości dodanej w ostatnich latach. To jest bardzo słuszny wniosek. Pamiętasz w 2008 roku jakby Buffett komentował 2008 rok, że on siedział i dostawał telefony od firm, których wyschła płynność i on miał kupę gotówki i był w stanie te firmy raz, że kupować taniej, ale dwa, że tę płynność jakby zapewniać, pompowywać w system, a teraz tak jak mówisz, on znowu jest z kupą gotówki, no bo te 147 miliardów dolarów, dolarów cashu, które ma Berkshire, no to to są rekordowe poziomy, tak rok temu było 140 o, o tej porze, tak 12 miesięcy temu, już po, po wybuchu COVID-u. Natomiast w 2012 roku to było 100 miliardów mniej, bo to było w okolicach 40 miliardów. Więc to, to pokazuje, jaka ogromna ilość kapitału. To nie chodzi o to, że Berkshire się wzbogaciło, bo się wzbogaciło, ale procentowo to te są znacznie większe wolumeny, jeśli chodzi o to, jak dużo oni tego cashu trzymają. No i, i faktycznie no, ta funkcja Buffetta jako takiej taki wyrośni z Omaha, który tu przybiega z pieniędzmi i kupuje co lepsze biznesy przy tym kryzysie kompletnie nie wypaliła, no bo po pierwsze nie było co kupować, bo te spółki bardzo szybko odbiły, co zresztą ja i ty też pamiętamy, no bo to był marzec spadki, w kwietniu trochę spadków, jakby końcówka kwietnia, pamiętam jak ja kupowałem jakieś akcje pod koniec kwietnia zeszłego roku, no to one zazwyczaj były 20-30% odbite z dołka, tak i już sobie myślałem, że u, to, to jeszcze może zrobią 20%, a potrafiły zrobić jeszcze 100%, więc no Buffett był w tej samej sytuacji, że on się kompletnie nie załapał na żadne na żadne kupowanie w dołku w przeciwieństwie do 2008 roku. To prawda. I też nie, zresztą no, było sporo o, tej, o, o to pytań a propos tego, czy on jest zadowolony z tego, jak Berkshire był w ogóle zarządzany, że on nie wykorzystał tej okazji. No, i to tak nam jest łatwo mówić z perspektywy inwestorów indywidualnych. Tak sobie zawsze z tyłu głowy mam, że to są tak dwie abstrakcyjne funkcje, to czym oni zarządzają, a to czym inwestor sobie zarządza na swoim własnym, prywatnym rachunku inwestycyjnym. I jak sobie pomyślimy, że była jakaś okazja w marcu, czy w kwietniu, czy w maju, czy coś takiego. No ale okazja dla nich wymaga tak dużo czasu i tak dużo analiz i tego zaangażowania kapitałowego, żeby podjąć jakąś decyzję o kupnie na przykład całej spółki albo istotnego pakietu danych, że dla nich to było tak szybkie jak jakiś flash crash, że coś, co, co w naszym ujęciu czasowym trwałoby kilka dni, no to oni potrzebują na to kilka tygodni, żeby w ogóle usiąść do stołu i się zastanowić, czy coś kupić, więc ja mam takie, chyba to nie padło jakoś dosłownie, ale ja mam wrażenie, że ten kryzys był po prostu za szybki dla nich, żeby Berkshire mogło w ogóle jakoś zareagować, no najwięcej było pytań oczywiście o linie lotnicze, tylko że to jest też bardzo jasna rzecz, jeśli się zna filozofię Buffetta i Mangera, że kurs na giełdzie, a model biznesowy, to dwie różne rzeczy, więc tak jakby linie lotnicze, no nadal nie mają się dobrze i pewnie nie będą mieć się dobrze za rok, za dwa, za trzy, więc tutaj Buffett dosyć konsekwentnie powtarza to, co mówił. No a to, że kurs tych spółek jest w innym miejscu, to jest zupełnie inna sprawa. Ja widziałem nawet takie Taki, no można powiedzieć, zarzut, taki komentarz gdzieś gdzieś w internecie w ostatnich dniach, że, no, że ktoś robi takie same procentowe stopy zwrotu jak Buffett, tylko na mniejszym kapitale i jakby, co jest w tym takiego świetnego, co ten Buffett zrobi, takiego lepszego, po prostu miał więcej kasy. I, i wiesz co, ja mam, ja mam dzisiaj zrobione 11 tysięcy kroków nie, na, na tym urządzonym rękę, i mogę powiedzieć, że ci, którzy atakowali K2 zimą, albo ci, którzy weszli na Monteverest, no, mieli podobną liczbę kroków w jednym dniu, więc w ogóle nie rozumiem, co oni zrobili lepszego. No bo to jest takie porównanie, że to jest zupełnie coś innego robić 10 tysięcy kroków chodząc po kuchni i sobie spacerkiem z pieskiem naokoło po parku, a co innego jakby w ekstremalnych warunkach i zarządzanie jedną z największych firm, jeśli chodzi o kapitalizację na świecie, no bo Berkshire jest jakby w tym topowym, w top 10, tak? Na świecie, jeśli, jeśli chodzi o kapitalizację, czyli ma tony gotówki, to jest zupełnie, to jest zupełnie. inny biznes niż, niż kupowanie sobie spółek na polskiej, niemieckiej, czy jakiejkolwiek na świecie giełdzie za tam pojedyncze tysiące, nawet nawet setki tysięcy, nawet za miliony, tak. To jest bez porównania zupełnie coś innego, więc, no, więc to trzeba mieć to z tyłu głowy, że oni jakby sterują wielkim statkiem, całkiem niedawno mieliśmy wielki statek, który się zatkał w pewnym miejscu na świecie i jakby cały świat na chwilę stanął przez to, bo ktoś źle nim pokierował i też można powiedzieć, że ja mam taką małą łódeczkę na swoim jeziorku i jakoś mi się to nie dzieje, no to są absurdalne porównania, jakby no, no nie można kompletnie tego porównywać. Ale z takich makro, to jak mówimy o Bafacie, to często mówimy o tym, o całej gospodarce Stanów Zjednoczonych, że on jako ta wyrocznia zamacha często dostaje to pytanie, co myśli o, o całym rozwoju gospodarki, co myśli o politycznych planach Bidena czy Trumpa, że to już jest te, często też taki gabaryt, gdzie on widzi całą tę gospodarkę dosłownie z poziomu tego giganta zarządzającego różnymi spółkami. I, i przyznam się szczerze, że dosyć mało było pytań moim zdaniem o ten lęk przed inflacją, jak to się w ogóle skończy, tak? W, no, tam chyba było jedno, czy może dwa pytania, że tak jakby całość tej akcji gospodarczej, tego zrywu. On Buffet też bardzo konkretnie powiedział, że 85% gospodarki działa już bardzo prężnie, e, jeśli chodzi o tę sytuację po pandemii, w związku z finansami. E, dodał, że Fed zareagował dużo szybciej niż w poprzednim kryzysie 2008-2009, zrobił to sprawniej i to po prostu super zadziałało. I co ciekawe, jakoś strasznie też nie było tego lęku przed inflacją. Oni to bardziej z taką chyba ciekawością patrzą na to, jako taki eksperyment jakiś gospodarczy, który gdzieś tam idzie i, i może po prostu zobaczą tego efekty za pół roku, rok, dwa. Tak ciężko jest, mam takie wrażenie, że, że szczególnie przy gabarycie tego, jak cały świat patrzy na to, co oni powiedzą, strasznie trudno jest im po prostu coś powiedzieć takiego, że tak na pewno będzie, nie? Że to naprawdę trzeba ważyć każde słowo. I mam wrażenie, że jak było pytanie o inflację, to, to tam też coś takiego było. No, za naszych czasów to była teoria o niskich stopach procentowych i też o ujemnych, które były tylko teoretyczne, a teraz już na serio się o nich rozmawia, więc, więc no taki trochę miałem niedosyt, ale z drugiej strony rozumiem, że niewiele więcej mogliśmy się spodziewać. Raczej ten Charlie, który nie powie, że za trzy kwartały zobaczymy dużą inflację, prawda? Mi się też wydaje, że oni są znacznie bardziej zorientowani na biznes, tak? że oni jakby tam w ogóle w wypowiedziach Buffetta, zresztą ja mam taką fajną książkę, jeśli będziecie mieli okazję, tylko że to jest taka książka już można powiedzieć pro, tak jak już jest ktoś takim bardziej maniakiem Buffetta, bo to jest książka, która pokazuje temat po temacie z każdego... Um, z każdego posiedzenia z każdego takiego spotkania co roku co Buffett mówił na dany temat czyli co mówi o stopach procentowych procentowych w 80 81 drugim trzecim czwartym to jest tak tematycznie podzielone bo jestem na 160 stronie póki co z 300 i jakby tam jest bardzo mało makroekonomii, że on generalnie rzadko kiedy na przestrzeni tych ostatnich 30 lat siadał i coś mówił na temat tego, że jego zdaniem produkcja pomysłu, przemysłowa, indeks ISM, oczekiwania konsumentów. No nie, nie, tam jest mało takiego żargonu y, ekonomicznego, takiego stricte makro. Tam jest znacznie więcej biznes, nie? że typu, że Apple będzie się rozwi, rozwijał, bo Coca-Cola będzie sprzedać więcej, bo. Y, zawsze było bardzo dużo o ubezpieczeniach, tak, ubezpieczenia, jest taki, taki problem, zresztą tutaj ubezpieczeniach też było dużo, tak, jakby Rajit miał sporo do powiedzenia, był mu mocno oddawany głos w tych jego, w jego tematach i on też zwraca uwagę, że coś, na co ja przynajmniej nie, nie zwracam tak mocno uwagi, że no, pandemia jest dużym problemem dla ubezpieczycieli, bo on podał przykład choćby te nieszczęsne Igrzyska Olimpijskie w Tokio, że nagle to jest zdarzenie ubezpieczeniowe i takie Berkshire musi wypłacać odszkodowania z tytułu tego, że one się nie odbyły i ktoś tam stracił dużo pieniędzy przez to, tak? jakieś prawa telewizyjne wygasły, tego typu rzeczy, tak? więc to, to jest to, na co oni zwracają uwagę na biznes, a my jakby tak patrzymy trochę bardziej z zewnątrz na zasadzie: co ze stopami, co z czymś innym. No, to prawda, to prawda. Ja, ja cały czas mam wrażenie, że my tylko rozmawiamy o inflacji, w kontekście tego, że gdzie nie zajrzę na jaką stronę, to to jest jeden z takich najbardziej przebijających się. Chociaż no, y, mamy ten bias, że faktycznie mamy ją najwyższą w Unii Europejskiej, więc to jest taki y, dobry trigger, że jak gdzieś mamy o niej gadać, no to faktycznie jak ją zestawimy z tym oprocentowaniem w bankach, no to samo się prosi, y, żeby faktycznie o tym porozmawiać. Szczególnie, że wszyscy się zastanawiają, czy ta fala popytowa, taka jaka jest w Stanach, tej konsumpcji tego wszystkiego, też zaraz do nas przyjdzie jak się wszystko odkorkuje, no ale tak jak mówisz, dla baffeta to wszystko ma znaczenie, jeśli przełoży się na jego spółki, czy więcej ludzi będzie kupowało słodycze, czy więcej ludzi będzie kupowało kole, czy więcej ludzi gdzieś tam pojedzie na wycieczkę, czy kupi nowy telefon Apple. A. no to ma przede wszystkim znaczenie, a nie czy te wskaźniki będą się zgadzały w tekście i tu go absolutnie rozumiem, bo też jak na niektóre spółki patrzę, no to też się człowiek zastanawia, czy faktycznie więcej ludzi kupi to, to, to i to, co zresztą na polskiej giełdzie też było widać w ostatnich tam miesiącach czy latach. Tak, no, to na pewno jest temat w ogóle na całą dzielną dyskusję, i warto, żebyśmy ją kiedyś zrobili. Mam tutaj na myśli inflację i wpływ na finanse osobiste, jakby przeciętnego polskiego inwestora takiego jak my. Ale no, no to jest właśnie trochę taka zaszłość, że Polacy przyzwyczaili się przez ostatnie 5 lat, wpłacali sobie do jakiegoś banku kasę i żonglowali między kontem oszczędnościowym w Millennium a w Eurobanku. A w PKO, a gdzieś tam i tu dawali 5,5%, tu 5,25%, tu na miesiąc, tu na 3%. I, I to była w cudzysłowie inżynieria finansowa nasza w ochronie przed inflacją, tak? gdzie nagle się okazało, że nie mamy tego narzędzia i trzeba robić to, co robił cały świat od setek lat, czyli kupować asety, tak, no bo jakby cały świat, no inflacja to nie jest coś, co zostało wymyślone 3 lata temu albo 30 lat temu, tak, no świat żyje z inflacją od początku istnienia wolnego handlu, więc no świat sobie zawsze musiał z tym radzić, że cena danych, ceny danych dóbr ci rosły, czyli nie wiem, kupowałeś karmę dla spasza, dla, dla swoich koni, bo wszyscy kiedyś jeździliśmy konno i ona nagle zaczęła drożeć, więc co tutaj zrobić, żeby, żeby ona nie drożała, nie było banku centralnego, który przyszedł i obniżył stopy procentowe albo je podniósł, więc po prostu ludzie zawsze uciekali w aktywa i dlatego teraz oglądamy wzrost cen nieruchomości, wzrost cen dóbr luksusowych. Nie wiem, czy wiesz, ale zegarki Rolexa bardzo mocno podrożały w ostatnich latach. Tak Podrożały też stare samochody kolekcjonerskie, takie ogólnie takie stare, w zasadzie niekoniecznie w stanie muzealnym, ale w stanie takim kolekcjonerskim, że te hard assety, coś, coś co jest takim namacalnym assetem typu nieruchomość, typu jakaś rzecz fizyczna, która może transmitować wartość w przyszłość i ta wartość nie maleje sytuuje jej użytkowania, no one drożeją, bo ludzkość robi to, co robiła zawsze, ucieka, jakby ucieka od pieniądza, można tak wprost powiedzieć, tak? ucieka od pieniądza i nie, jakby nie ma szans, żeby w najbliższym czasie wróciły te rozwiązania lokat na 3%. No nie. No, to, to jest też duże wyzwanie. Myślę, że dla tych osób, które przede wszystkim boją się ryzyka, bo nawet o kwestii funduszy obligacji, ja też będę miał taki podcast niedługo, że też takie proste rozwiązanie w banku, że ktoś mówił, że a te 3% to jest mało na lokacie, to nagle yy, doradca bankowy wyskakiwał, no ale tu są fajne fundusze inwestujące w różne obligacje. No i można z tego wycisnąć 4, może 5, może coś więcej. No i teraz też w związku z tym, jak sytuacja wygląda makroekonomicznie, to się po prostu już nie uda, chociaż one dalej będą się pewnie sprzedawać dobrze, bo ja mam taką teorię, że na podstawie starych wyników, i tak ludzie często będą w to wchodzić, trochę nie myśląc, jak to będzie w przyszłości. No ale skoro rok temu wykręciło dobry wynik, to pewnie za rok też wykręci. No i trochę jeszcze tego będziemy mieć. Tak jeszcze szukam jakiegoś fajnego cytatu z, z ostatnich spotkań, ale o. To w międzyczasie to taki czasie, dobry. To, to, mhm. jest to też na szybko wróćmy do tego pierwszego. Pierwszego slajdu Buffetta, to co ty już jakby zacząłeś o tym mówić, o tych 30 latach, tak? o tych spółkach, które 30 mm -hmm. lat temu były zupełnie inna lista i to nie tyle spółek, ale w ogóle krajów. Ja byłem zaskoczony, że Japonia była tak strasznie wysoko wtedy, nie zdawałem sobie sprawy, że na początku lat 90. oni tak mocno dominowali w porównaniu do, no do wszystkich, ale głównie do Stanów, gdzie teraz Stany dominują. No, ale od razu mi się przypomniało, że przecież my obchodziliśmy 30-lecie tej sesji inauguracyjnej w Warszawie, tak? I teraz mm, zobacz, jak strasznie dużo się wydarzyło na przestrzeni 30 lat na tych największych rozwiniętych rynkach, no bo Buffet porównuje największe spółki świata i jakby tam na szczycie tych top 5 liderów, jak wiele się wydarzyło, a teraz zobacz, że Polska wystartowała od zera, tak? z jakiejś tam ostatniej możliwej ligi, jaka była, jako tam w pierwszym roku tak? i jakby powoli, stopniowo do góry, do góry, do góry, więc te wszystkie zarzuty na zasadzie, że na naszej giełdzie coś nie działa, no to mówię, ok, wiele rzeczy nie działa, ale zobaczcie jaką myśmy gigantyczną drogę zrobili, tak, przez te raptem 30 lat, no bo taka Japonia przez 30 lat wyleciała z, jakby z rankingu topowych krajów, Stany się tam pojawiły i nagle się okazuje, że, że w ostatnich kilku latach no, ileś tam polskich spółek zyskuje rozpoznawalność na całym świecie, głównie ze sprawą gamingu, no ale to się bierze stąd, że to są produkty cyfrowe, które można sprzedawać na całym świecie, tak, więc to, to tu jest ta nasza przewaga. No, ale kto wie, co będzie za kolejne 30 lat. Tak? No, ja zakładam, że, no, że polski rynek będzie szedł do góry tak, i będzie się rozwijał głównie za sprawą no, nas wszystkich, czyli jakby przedsiębiorców, znowu takie podejście bafetowe nie makroekonomia, nie polityka, ale no, praca rąk przedsiębiorców, którzy po prostu budują biznesy, robią dobre biznesy, mają dobre produkty i usługi, a my wszyscy, ta druga część inwestorzy, inwestujemy w nich swoje pieniądze na giełdzie. Tak? Ja zakładam, że te kolejne lata no sprawią, że, że będziemy wyżej i, i lepiej będzie niż, niż było 30 lat temu. No to prawda. Chociaż zresztą też ja zawsze mam z tyłu głowy, że jak wszyscy politycy się cieszą, że polska gospodarka znowu urosła i tak dalej, to sobie czasami do telewizora powtarzam, ale to nie wasza zasługa, tylko jest masa ludzi, którzy to PKB nabijają po prostu od rana do nocy i te firmy, o których tutaj wspomniałeś, więc to nie jest takie proste, że ktoś tam przyciśnie w banku centralnym przycisk, czy, czy, czy w jakimś ministerstwie i to się jakoś samo uda, to faktycznie przedsiębiorcy tutaj muszą ciężko pracować i nawet też to podkreślał, że cały ten kapitalizm amerykański, to co się rozwinęło przez lata, to dawało tą ogromną przewagę, zresztą tam Charlie później ja bardzo na to czekałem. O, to jest to jest pytanie, które ja czekałem też jako posiadacz akcji Alibaby, bo Charlie wcześniej mówił kilka tygodni temu na, na innym spotkaniu, że on ma te akcję Alibaby i tam też było odniesienie do kapitalizmu tego, że nawet komunistyczne Chiny zgapnęły się, że jak wprowadzisz elementy kapitalizmu, nawet w ich przypadku kontrolowanego, to efekty są fantastyczne. I masa ludzi jest wyciągnięta z biedy przez to, że po prostu ten świat przedsiębiorczości, ten biznes, ten kapitalizm, procent składany, że to po prostu działa. I już jak nawet komunistyczne. Chiny to ogarnęły, no to tym bardziej trzeba po prostu w, w tę stronę zmierzać. To też czekałem na ten cytat i faktycznie udało się trochę posłuchać o tym, co Charlie myśli o chińskiej gospodarce, chociaż no Warren odcinał się od tego pytania i o Warren o Chinach tym bardziej nie chciał rozmawiać w tym roku. A zawsze to pytanie wracało. Jak my byliśmy, też było o Chin. Jedno z pierwszych tak. pytań, dlaczego pan jeszcze nie zainwestował w jakieś chińskie spółki, przecież Chiny niedługo wyprzedzą Stany. Nie? Tak, tak i tam za chwilę było znowu bardzo podobne pytanie, także widać, bo już ta reprezentacja Chińczyków, no, no była, tak? Zresztą widzieliśmy ich też na ulicach, tak? Więc zwracaliśmy uwagę, bo każdy chodził z niebieską plakietką na szyi, że, że jest tutaj akcjonariuszem, jest na imprezie, więc można było rozpoznać, kto jest przyjazny, kto jest lokalny. I no tak, Chińczyków było sporo, A nie wiem, czy uwagę, ale tam mogłeś sobie kliknąć wersję chińską, tam był tłumacz na bieżąco. Podczas tej transmisji, teraz przedwczoraj, uh -huh. tak, że to też jest znamienne. No nie było francuskiej ani niemieckiej, ale chińska była. To prawda, to prawda. No, ciekawy ruch. No, my już to obserwowaliśmy. Pewnie to było jeszcze wcześniej, no bo my tak najmocniej to zauważyliśmy, jak tam byliśmy na miejscu, że no nie da się przegapić delegacji chińskiej absolutnie w Omaha, gdzie, gdzie tych ludzi jest straszliwie dużo. Oni przyjeżdżają całe hotele, sobie bukują, jeżdżą autokarami. Ja, ja byłem naprawdę mocno w szoku, ale z drugiej strony mam gdzieś z tyłu głowy, że kiedyś byłem na, takiej, na takim spotkaniu dla dziennikarzy z całego świata w Monachium, w siedzibie BMW. I pamiętam, że chyba z Polski nas było trzech czy czterech, tak samo idzie tam Czechy, Słowacja i tak dalej. No to w ogóle to dziesiątki dziennikarzy, więc gigantyczne spotkanie na skalę takich naprawdę tytanów giełdowych w przepięknej, ogromnej sali, gdzie my tam trzy dni siedzieliśmy, rozmawialiśmy z różnymi dyrektorami, więc naprawdę taki poziom relacji inwestorskich z absolutnie najwyższej półki. No ale chińskich przedstawicieli to nie chcę skłamać. To jest cały oddzielny autokar, pomijając, że nawet. Ym, na tych wszystkich spotkaniach, jak bardzo mocno było podkreślane, jak ten biznes aut luksusowych jest ważny w krajach azjatyckich, ze szczególnym naciskiem właśnie na Chiny, że to było widać no, na każdym kroku i to naprawdę, ja tam byłem 7-8 lat temu, może więcej, więc takie, to jest takie znamienne, że w ostatnich latach to się co jakiś czas coraz mocniej jest akcentowane przez te największe spółki. i No i dotarło też do Stanów Zjednoczonych, kurczę, do największego rywala. Ciekawe, ciekawe. Pewnie będziemy ten wątek jeszcze poruszać w niejednym podcaście audycji, live'ie, czy po prostu jak się spotkamy niepandemicznie na żywo i coś nagramy. Lepiej. Ja myślę, że powinniśmy książkę wydać w języku chińskim To wie, jak się to jakby się rozchodziła. Wiesz, oni lubią bufeta. Wiesz, my do, do, dobrą treść napisaliśmy na jego temat, jest ich dużo, więc no wydaje mi się, że kto wie, mogłaby się rozeszła. Zresztą y, książka y, z najlepszymi myślami Charliego Mangera ma chińską edycję i się też rozeszła. Ostro. To jest też ciekawe, że można sobie kupić po chińsku tę książkę. Charlie jest też uwielbiany w Azji, szczególnie w Chinach, i, i te książki faktycznie mają specjalną edycję chińską. No śmiałem się, że szukałem na naszym polskim Allegro i trafiłem na Allegro, na chińską wersję, więc dalej się nie zrobiłem tej książki w domu, ale w końcu chyba pęknę i w dolarach będzie jedna z droższych książek, bo to już w takich kategoriach moich kolekcjonerskich komiksów, że to trzeba parę stów za jedną książkę takiego białego kruka faktycznie. Tam jak będziemy znowu w Omaha, to sobie przywieziesz własne ręce. <gry> tak, wtedy się zastanawialiśmy, żeby nie brać tyle książek do walizek, bo ciężkie, a teraz człowiek się zastanawia, gdzie to kupić na całym świecie. Szukam jeszcze jakiegoś fajnego cytatu na koniec, bo już wydaje mi się, że powiedzieliśmy chyba wszystkie najważniejsze rzeczy albo większość, która mi przychodzi do głowy z tego spotkania. No dla tych wszystkich, którzy... Nie mają do nadrobienia pięciu, 6 godzin, żeby sobie teraz włączyć retransmisję i posłuchać pytanie do pytania. A wydaje mi się, że jak będą takie relacje dziennikarzy, to trochę będzie tego za mało, że to zawsze musi się zmieścić na kartce A4, czy tam w kilku akapitach i trochę się zgubi parę rzeczy. Jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że jest ważna, to dobroczynność. Nie wiem, czy pamiętasz, Buffett powiedział, że 99,7% jego. Majątku przejdzie na działalność charytatywną, bądź zostanie jakby przekazana państwu, po prostu w formie jakichś tam podatków, czy, czy jakichś dotacji celowych na na przykład, nie wiem, szkoły publiczne, czy coś w tym stylu. I wiesz co, ja sobie to liczyłem, jakby to jest jakby no, no bardzo dużo, tak, Czyli de facto ono oddaje wszystko. I sobie tak myślę sobie, czemu on mówi, że 99,7? Czy on po prostu nie powie, że 100%? Bo zobacz, biorąc pod uwagę, ile Buffett ma majątku to te trzy dziesiąte, które on sobie zostawi, to i tak jest dobry miliard. Nie? No, coś to jest tym, jest, coś nie? tym jest, na tych rynkach. prawda. Oddajesz prawie cały swój majątek i jeszcze zostajesz, i nadal jesteś miliarderem. Nie? To jest niesamowite, ile ten człowiek ma pieniędzy. Nie? Zwróć na to uwagę. Znaczy samo rozmawianie o skalach czasami zysków kwartalnych Berkshire coś takiego, jak gdzieś wczoraj wrzucałem na Instagramie zdjęcie, że zysk kwartalny na poziomie tam 11 czy coś miliardów, to ktoś mi napisał że ja, się nie pomyliłeś, to nie jest za poprzedni rok <laughs> to kwartalny to ta, takimi liczbami tutaj operujemy faktycznie, zresztą to, jak gdzieś wrzucałeś że dzisiaj wypada dywidenda którą Berkshire dostaje z Coca-Coli no i po prostu trzeba liczyć ile tam liczb po przecinku wpada tej dywidendy nie? więc dla nich nawet taka znaczna no, Naszej perspektywy malutka dywidenda z Apple'a to jest tak gigantyczny strumień pieniędzy, biorąc pod uwagę, ile oni mają akcji, że zupełnie inaczej musimy patrzeć na całe to zjawisko. To prawda. Fajnie się mówi o dużych pieniądzach, nie da się ukryć, ale, ale dla mnie największą wartością dodaną jest to, już trochę kończąc te wątki, że my w ogóle możemy ich jeszcze słuchać. Nie? To, to było wisiało chyba w powietrzu, że my znowu. Przy tym drugim roku, już pandemii, y, możemy posłuchać i Charlie'ego, i Lorena w, w doskonałej formie intelektualnej, i czerpać tę wiedzę, bo każdy ma z tyłu głowy, że, no niestety, ale trzeba to powiedzieć, każde takie walne zgromadzenie może być ostatnim, kiedy będziemy mogli posłuchać tych panów na żywo. Dlatego tak mocno zachęcamy, żeby jednak te majówki wykorzystać do tego, żeby nadrobić y, trochę, posłuchać i czerpać tę wiedzę, póki ona po prostu jest dostępna. Jestem za. Wiesz, no, byliśmy raz w Omaha, no, tam jest parę fajnych miejsc, które warto by było znowu odwiedzić, nie? <laughs> więc kto wie, może, może się skusimy, żeby pojechać jeszcze raz. No, jak powiedział też Warren w sobotę, on też ma nadzieję, że są bardzo duże szanse, biorąc pod uwagę i tam zaszczepienie Amerykanów, i kwestie tego, jak dzisiaj wygląda już troszkę lepiej ten świat, szczególnie z perspektywy właśnie amerykańskiej otwierającej się gospodarki, że za rok się jednak w tym Omaha będziemy w stanie spotkać. No zobaczymy, będziemy to śledzić, będziemy to pokazywać, będziemy to pewnie relacjonować na grupie. Może drugiej książki o bafacie ze spotkania absolutnie nie będzie, ale ta pierwsza jak najbardziej zostaje jeszcze aktualna, chociaż nie ma w niej ani Słowa o pandemii. Tym, wydaje mi się, akcentem yy, chyba będziemy kończyć tę naszą merytoryczną dyskusję o spotkaniu, bo, bo i tak skrót sk to spotkanie jest tak długie i wartościowe, że skrót z tego spotkania zajął nam prawie godzinę. No no, może jeszcze mniej. moglibyśmy długo rozmawiać, więc jakby, to prawda. No zdecydowanie, no to też jest raz w roku, tak? Tak naprawdę, więc mi się wydaje, że i tak w mediach. Mm, za mało jest jakby poświęcane temu, jakby wyjmowane są te takie klikalne smaczki typu, typu Bitcoin czy Robin Hood, a jednak warto jest wejść trochę w głębiej, bo, bo naprawdę i Charlie i, i Warren mają bardzo dużo do zaoferowania, nie tyle jeśli chodzi o wiedzę biznesową czy wiedzę inwestycyjną, co po prostu wiedzę życiową. No, zgadza się. No, to też jest bardzo ciekawe, tak już trochę zbaczając na sam koniec, że no, wyobraź sobie, że od 30 roku życia jesteś multimilionerem, jakby stać się na wszystko. I wie, wiele osób w tym wieku po prostu porzuciłoby to, co robi, pojechałoby na bezludną wyspę, którą by sobie kupili albo, no nie wiem, no, po prostu imprezowałoby tak długo, jakby im zdrowie pozwoliło. A oni jak, jak nigdy nic, po prostu pracowali dalej i pracowali dalej, jak byli miliarderami i jakby pracują, można powiedzieć, do dziś, bo to nie jest tylko tak, że oni tam... Świecą twarzami, że niby są na, na szczycie firmy, no bo to widać, że oni są na bieżąco ze wszystkim. Oczywiście, że nie pracują po 8 godzin dziennie, ani nie znają wszystkich jakby operacji, ale no oni są cały czas tam aktywni. I to jest jakby taka niesamowita lekcja życiowa, że w ogóle emerytura i, i przejście w ten stan takiego spoczynku, no to no nie, to, to nie jest jedyna ścieżka, którą trzeba się w życiu kierować. To prawda. Zresztą to na spotkaniu parę razy wyszło, jak gdzieś chyba Azito wspomniał, że oni się i tak, tak, oni się dzwaniają w niedzielę, czy że mają jakieś regularne spotkania, po prostu z perspektywy tego, że zarządzają wielką firmą. I padło już tak całkiem na koniec jedno z ważnych zdań, że Berkshire Hathaway jest po to, żeby ich wszystkich przerosnąć, że tak jakby to Berkshire trwa dalej i to jest taki twór stworzony dosłownie od zera od tej spółki tekstylnej, jak to w książkach pisaliśmy, która zupełnie co innego robiła ten wehikuł inwestycyjny ma trwać jeszcze całymi pokoleniami, bo bo zaufało im naprawdę dziesiątki, jak nie setki tysięcy inwestorów z całych Stanów i z całego świata, że te pieniądze będą zarządzane przez Berkshire, bo trochę tak to wygląda, nie? że możesz zaufać amerykańskiej gospodarce i kupić S&P, albo możesz zaufać ekspertom z Omaha, z Berkshire Hathaway i też powierzyć im pieniądze i też masz ekspozycję na amerykańską gospodarkę z dużym naciskiem na spółki value. I taka też jest rola naszej książki, żeby jakby transmitować tą wiedzę i przekazywać ją tak naprawdę, no, no jak najdalej w przód, tak, bo książka jest napisana w taki sposób, że no nie masz tam wątku pandemicznego, pewnie w jakimś drugim rozszerzonym wydaniu o, to, o tym wspomnimy, ale ta książka jest w pełni aktualna i ta wiedza, która w niej jest, będzie wydaje mi się aktualna za lat 20 albo nawet i więcej, tak? No to jest zasługa bafeta, tak, bo jego przesłanie, jego metody inwestycyjne, metody dotyczące oszczędzania i, i układania sobie życia zawodowego i biznesowego, no, są sprawdzone na przestrzeni dziesięcioleci i one po prostu działają. Także wydaje mi się, że z tej książki, że to jest taki one-stop show, w którym, one stop show, w którym po prostu wchodzisz i, i, i masz całość, możesz wejść głębiej, możesz czytać listy. Możesz oglądać wideo i tak dalej, ale ta książka to jest, no, sam wiesz, na efekt naszej ponadrocznej pracy, i, i tam naprawdę jest dużo wartościowych treści. A uzupełniamy ją co roku o walne zgromadzenia, kolejne jakieś notatki, może jeszcze się kiedyś do tego przydadzą. Także. Um... Oby, oby, oby nam się udało za rok spokojnie też posłuchać Charlie'ego i Warrena, i żeby wszystko było w porządku, a może też nam się uda zrobić takie podsumowanie, co się po roku zmieniło, bo jak sam Warren wspomniał, świat zmienia się w bardzo, bardzo dramatycznie szybkim tempie. I, i zobaczymy, co za rok faktycznie z, z perspektywy gospodarki polskiej, amerykańskiej i całego świata zostanie. Ja w takim razie na koniec jeszcze przypomnę, że jak już mamy tą majówkę z bafetem, to serio jeszcze przez parę godzin mamy darmową dostawę na książkę. Gdyby ktoś był zainteresowany i jeszcze jej nie miał, a wiemy, że na grupie jest też sporo nowych osób, które codziennie właściwie dochodzą, no to. Jeśli zaczęliście oglądać Buffetta, słuchać nas i tego, czego można się w ogóle nauczyć od Buffetta czy Mangera, no to to jest dobry patent, żeby trochę tej wiedzy jeszcze sobie rozszerzyć i przełożyć ją na polskiego inwestora, bo to jest coś, co ma wydaje mi się największą wartość w tej książce, że to nie jest kolejna produkcja amerykańska dla amerykańskiego inwestora, tylko serio, co możemy się nauczyć od tego duetu z Omaha z perspektywy inwestora indywidualnego w Polsce. Także mam nadzieję, że trochę tej wiedzy tutaj zostanie i że dobrze wam się tego słuchało. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcastmaupa.niczadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.